projekt Komisji Zdrowia w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok. Pytanie chodzi o to, żeby przenieść pieniądze z zadania projektu socjalnego Klub Seniora, bo on został zaopiniowany negatywnie i tutaj mamy nowe zadanie, zakup sprzętu do gabinetu integracji sensorycznej dla dzieci ze sprzętą niepełnosprawnością dla wszystkich osób psychologicznych. Nie, wolni. Oczywiście, na co jest to? Nic się nie można pozwolić. No chodzi o to, żeby przenieść pieniądze z jednego zadania na drugie zadanie. To pierwsze zadanie to jest projekt socjalny Klub Seniora, negatywną rekomendację. W związku z tym przenosimy pieniądze dla Dom Ośrodka Czystej Pomocy Psychologicznej na sprzęt do gabinetu integracji sensorycznej. No i to właściwie jest to. Jeszcze ja najpierw chciałabym złożyć poprawkę. Ponieważ jest tutaj jakby trochę błąd, ponieważ jest napisane, że w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok, to jest zadanie powierzone. I do projektu uchwały Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok zastępuje się w sprawie zadań priorytetowych na 2013 rok na w sprawie zmiany zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok. I paragraf otrzymuje brzmienie, no bo automatycznie też trzeba zmienić. Rezygnuje się z zadania powierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych pod nazwą Projekt Socjalny Klub Seniora. Zwolnioną kwotę w wysokości 6000 zł przeznacza się na następujące zadanie. Zakup sprzętu dla gabinetu integracji sensorycznej dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością dla ośrodka wczesnej pomocy psychologicznej. Ja mam uwagę, żeby wpisać u góry również Komisja Zdrowia, żeby było wiadomo na druku, jakiego to jest, skąd to jest, co dostajemy, bo tam nie mam za głosujemy, proszę Państwa, nad poprawką najpierw. Kto z Państwa jest za? Tak, nie jest proszę. Nie, No, w mojej prawicy już jest dobrze. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że to się przyjął. To jest przeciw. Języka polskiego i tutaj stał za serce oczy. I kto się wstrzymał? Proszę Państwa, w takim razie czy są jeszcze jakieś uwagi do projektu? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Dwadzieścia. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?